Szanowni Państwo, jest połowa XIX wieku. W literaturze daje o sobie znać Aleksander Dumas, a kompozytorem bardzo popularnym jest oczywiście Giuseppe Verdi. Zafascynowany Damą Kameliową, Verdi tworzy Traviatę. Traviata po włosku znaczy zabłąkana. Sprawa tyczy kurtyzany, która jest postacią główną. Miłość do niej bardzo nieszczęśliwa, no nie chcę tutaj opisywać, ale na pewno przez większość Państwa jest znana. Publiczność jest nieprzyzwyczajona jeszcze do tak odważnego tematu, jak temat dotyczący losów kurtyzany. Dlatego też pierwsza adaptacja tego dzieła ponosi klęskę. Verdi jest załamany i spycha trochę winę na śpiewaków. Dopiero 4 lata później, w 1854 roku, zmienione zostanie libretto, troszkę ugrzecznione, właśnie zamieniona nazwa też na Traviatę, na tą zabłąkaną, a nawet później na Violette. To znaczy pod tym tytułem przez wiele, wiele lat ta opera była wystawiana. Także zapraszamy Państwa do wysłuchania w tej chwili partii na chór, która się nazywa Noi siamo Zingarelli di Madrid.